Jesteśmy w Warszawie, gdzie przez 3 dni rozmawiamy głośno o problemach i możliwościach związanych oczywiście z klimatem, a to wszystko w związku z drugą edycją szczytu klimatycznego Together Air 2021. Przed nami jeszcze dużo ciekawych debat, a ja zaprosiłam już teraz do rozmowy na gorące krzesła pana Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Witam panią redaktor. Dzień dobry. Witam. Trochę się pobawimy w wyciąganie szklanej kuli, bo chciałam zapytać o przyszłość. Jak będzie wyglądać klimat w Polsce w 2100 roku? No staramy się to też określić, bo gdy myślimy o działaniach inwestycyjnych, gdy myślimy o przygotowaniu się do tego zmieniającego się klimatu, to musimy już myśleć, w jaki sposób musimy się do tego przygotować. Jakie parametry, mówimy tutaj o parametrach pogodowych, będą występowały. I tak jak w tym roku mieliśmy pewną anomalię pogodową w postaci śnieżnej zimy, z której się wszyscy cieszyliśmy, może byłoby to lepiej, gdybyśmy nie mieli tego okresu pandemicznego, no ale faktycznie mieliśmy obfitą zimę, mieliśmy również temperatury poniżej zera, ale gdybyśmy przypomnieli sobie historycznie, kiedy taka zima ostatni raz była, to był to rok 2013. Czyli widzimy, jak całkowicie się zmienia ten nasz klimat. Tak? Na przykład w dekadzie, naszym zdaniem, takie zimy będą po prostu coraz rzadziej występowały. Będziemy mieli mniej dni z temperaturami w zimie, temperaturami poniżej zera. Będziemy mieli więcej dni upalnych, czyli w tych okresach letnich, czyli te fale upału, które tak niejednokrotnie już nam dwa lata temu czy rok temu towarzyszyły. Będziemy mieli bardziej, opady będą na zbliżonym poziomie, jeżeli patrzymy na w skali roku, ale one będą bardziej intensywne, czyli będą padać po prostu rzadziej, ale będą bardzo intensywne. I to powoduje, że my, wiedząc to, planując inwestycje, musimy je odpowiednio przygotować. Więc takie jest nasze. No oczywiście, tak jak zgadzam się, że to trochę enigmatyczne, czy może nawet takie karkołomne ocenić, co się będzie działo w 2100 roku, bo trudno nam jest niejednokrotnie określić prognozę pogody za dzień, dwa czy za tydzień. Natomiast my mówimy tutaj nie o pogodzie, tylko o klimacie. Klimat jest pojęciem szerszym, w dłuższym okresie, na przykład dekady. W związku z powyższym mamy te 7-8 dekad do przodu, które staramy się określić. Korzystamy tutaj z najnowszych technologii modelowania komputerowego. Korzystamy też z zasad i z takich wytycznych, które przygotowują eksperci na całym świecie. Myśmy to wykonywali w dwóch takich scenariuszach, jeżeli chodzi o emisję i wartość gazów cieplarnianych w atmosferze. Jeden to jest RCP 4,5 i on zakłada, że w 2100 roku ilość CO2 będzie 540 ppm-ów. A drugi, RCP 8,5, zakłada, że to będzie 940 ppm. Tylko przypomnę, że obecnie mamy 410, czyli ten drugi jest bardziej prawdopodobny, jeżeli nie ograniczymy naszej emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli tak będzie wyglądała nasza aktywność, jeżeli tak będzie wyglądała nasze korzystanie ze środowiska i nasza emisyjność będzie to, jak jest obecnie, czyli w tak zwanym scenariuszu business as usual. Czyli ten scenariusz jest trochę dramatyczny. Tak. My też porównujemy i odnosimy się do tego, co mieliśmy w historii. Bo gdy myśmy to wykonywali dla 14 modeli klimatycznych i porównywaliśmy wyniki z tych modelów i określaliśmy, które są najbardziej prawdopodobne. Ale żeby skalibrować te modele, musieliśmy się odnieść do 30 lat do tyłu. Jak wyglądały właśnie wyniki już, pomiarów, jak dostępne dane meteorologiczne wkładaliśmy do modelu i na podstawie tego, co było historycznie, jak to będzie się zachowało w przyszłości. I co jest jeszcze istotne, że te nasze ostatnie 60 lat z badań wynika, że właśnie ta zawartość CO2 w atmosferze wzrosła o 315 ppm. I to jest bardzo, 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 bardzo niepokojące. Drugi element to jest to, że te intensywności zmian klimatycznych są znacznie szybsze.
I to widać właśnie w tym, w obecnym stuleciu. Te ostatnie 20 lat, po, zresztą każdy pamięta, nie wiem, jak przypomnimy sobie na przykład w lecie, że co roku pobijamy rekordy średniej temperatury naszego globu. W związku z powyższym to powoduje następne anomalia pogodowe, te nawalne deszcze, huragany, susze i tak dalej, możemy tutaj wymieniać ich dużo, ale ta intensywność bardzo wysoka nie pozwala, żeby nasze organizmy się tak szybko przystosowały do tych zmian. I dlatego to, te elementy zmian klimatu są bardzo niebezpieczne. Proszę powiedzieć, bo z tego, co Pan opowiada, jakie są wizje na przyszłość, nie najlepsze, jeżeli nie zaczniemy działać, to może się okazać, że śnieg będziemy pokazywać na przykład naszym dzieciom w książce i opowiadać, jak on wyglądał. Natomiast będziemy musieli się mierzyć na przykład z takimi anomaliami jak trąby powietrzne, czy ogromne oberwania chmury przez to powodzie i w szerszej konsekwencji jeszcze większe problemy. Co my, poszczególne jednostki, obywatele, możemy zrobić od siebie, żeby dołożyć swoją cegiełkę w ramach ratowania tego, czy nie jest jeszcze za późno, czy my możemy jakoś to uratować? Znaczy, tak, pierwsza sprawa to jest konsumpcjonizm, ale jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Pamiętajmy, jak patrzymy na dane demograficzne, to populacja ludzi na świecie globalnie cały czas rośnie, ale to wiąże się z określonymi konsekwencjami. Przecież każdy człowiek musi mieć żywność. Każdy człowiek chce w jakichś przyzwoitych warunkach mieszkać. W niektórych strefach klimatycznych musi ogrzewać swoje mieszkania, więc produkować ciepłą wodę, korzystać na przykład w niektórych strefach, na przykład korzystać z klimatyzacji, na co jest potrzebna energia do wytworzenia tej energii. Dotychczas wykorzystujemy w większości nadal paliwa kopalne i to są po prostu skutki. Następny element to jest konsumpcjonizm. A i prognozy oczywiście w tym zakresie, jeżeli chodzi o populację, też rosną, bo w 2040 roku przekroczymy 9 miliardów 400 milionów osób na naszej kuli. Ziemia się rozciągnie, więc potrzebujemy znowu dodatkowo żywności, no bo przecież ci ludzie muszą coś jeść. I tutaj my mamy dużą lekcję do odrobienia, bo my nie identyfikujemy się, że te nasze takie jednostkowe działania mają jakiś wpływ na ten klimat, ale wręcz przeciwnie. One, gdy to zrobimy w skali całego świata, to naprawdę one mają bardzo duże skutki na to, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i żeby zahamować ten trend, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. I teraz tak, no za dużo na przykład w naszym kraju, ostatnio też robiliśmy w innym projekcie dodatkowe badania, w naszych gospodarstwach domowych marnujemy co roku 3 miliony ton żywności. A niektóre osoby nie mają co jeść. Nie mówię już, nie tylko, bo to w Polsce, ale na globie oczywiście mamy większe problemy. Kolejne, i musimy myśleć nad tym, żeby efektywnie wykorzystać te produkty rolne, żebyśmy je kupowali mniej, żebyśmy je dobrze i maksymalnie wykorzystali, żebyśmy po prostu tego nie wyrzucali. Bo to dodatkowo wyrzucamy pieniądze do kosza, ale również powodujemy, że ten odpad, który jest w koszu, jeżeli trafi na takie składowisko odpadów, tam nastąpi jego rozkład, nastąpi wytworzenie metanu i znowu powodujemy emisję gazów cieplarnianych. Więc zobaczmy, jaki to jest jeden z elementów, który możemy zrobić. Następna sprawa. Dokonajmy zmian dotyczących ogrzewań naszych mieszkań. Pójdźmy w odnawialne źródła energii. Dokonajmy termomodernizacji, głębokiej termomodernizacji naszych domów, naszych mieszkań. Wymieńmy stolarkę okienną, docieplmy te ściany, żeby nasze zapotrzebowanie na energię, żeby nasza efektywność energetyczna wzrosła. Wtedy mniej będziemy potrzebować paliwa, a jeżeli to będzie jeszcze ta energia pochodziła z odnawialnych źródeł energii, to będziemy na przykład mieli budynki zeroemisyjne, budynki pasywne, wtedy nasza emisyjność i emisja gazów cieplarnianych będzie mniejsza. Następnie odpowiednio podchodzimy do odpadów. W jaki sposób początkowo? Oczywiście segregacja, o tym wszyscy mówią, to jest jedno. Ale zadajmy sobie pytanie, czy wszystko, co jest nam potrzebne, jest naprawdę nam potrzebne? Czy żeby napić się wody, to potrzebna nam jest słomka? Nie, potrzebna nam jest szklanka, ale nie jest potrzebna nam słomka. A słomka już jest tak zwanym odpadem problematycznym, trudno go, on trafia na przykład do ekosystemów wodnych, wtedy trafia na przykład, teraz widzimy te różne wyspy plastikowych, stworzone z plastikowych odpadów, z tworzyw sztucznych i tak dalej, no to jest tam kompletnie niepotrzebne. Już zapobiegajmy powstawaniu odpadów.
Kolejny element, który możemy zrobić, to starajmy się żyć w taki sposób ekologiczny, niekonsumpcyjny. Nie musimy mieć co roku nowego jakiegoś produktu, nie musimy mieć co 5 lat. Tu oczywiście też jest ukłon do producentów, którzy produkują w odpowiedni sposób te wyroby, na przykład jakieś AGD, żebyśmy wymieniali szybciej, ale jeżeli wprowadzimy te zasady gospodarki cyrkulacyjnej, jeżeli wprowadzimy, faktycznie wrócimy w pewien sposób do korzeni i będziemy mogli na przykład niektóre rzeczy naprawić, żeby ten serwis po prostu był, że coś się popsuje, to jednak staramy się maksymalnie wykorzystać, a nie żeby kupować coś nowego, bo to jest na przykład tańsze, bo gdy doliczymy sobie usługę serwisową i